Śladami Maryi codzienne rozważania różańcowe prezentuje ksiądz Jakub Wąsowski. Wdzięczność jest zawsze natchnieniem i pomysłem Ducha Świętego. Jak to możliwe, że ktoś, pogrążony w smutku, w żałobie, w bólu potrafi dziękować Bogu, potrafi zdobyć się w swoim sercu na wdzięczność, a jednak jest wiele świadectw ludzi, którzy właśnie w takim stanie. Potrafili dziękować. Wydaje się to nieracjonalne, dziękować mimo cierpienia. Jednak tą drogę podpowiada nam Duch Święty, który został nam dany, abyśmy znali upodobania Bożego Serca. Ta modlitwa dziękczynienia jest w samym sercu Kościoła. Widzimy to, gdy patrzymy na słowa niejednej z prefacji: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, abyśmy składali Bogu dziękczynienie. Właśnie ta modlitwa przekonuje Boże serce, modlitwa dziękczynienia, właśnie wtedy dzieją się największe cuda. Tą modlitwę dziękczynienia podpowiada nam sam Duch Święty, który został nam dany od Boga.